Mam na imię Heder. Ciężko mi to przyznać, ale szczerze mówiąc, nigdy nie byłam zbyt pewna swojego wyglądu. Uważam jednak, że jestem przyjazną osobą. Niektórzy mogą powiedzieć, że to trochę późno, ale udało mi się wyjść za mąż po trzydzieści. pomyślałem sobie, że nie mogę uwierzyć, że ktoś taki jak ja może się ożenić, ale to szczęśliwe życie nie trwało długo. Kto by pomyślał, że tak to się potoczy, byłam kobietą, która nigdy nie była popularna od dzieciństwa. Nie byłam szczególnie urocza i nie miałam żadnych specjalnych talentów, które przyciągałyby uwagę. Byłam przeciętna zarówno w nauce, jak i sporcie. Po prostu nie byłam typem, który by się wyróżniał. Kropka mojego męża poznałam w pewnej knajpce. Znajdowała się ona nieco z dala od centrum miasta, ale było to dyskretnie prosperujące miejsce, rodzaj ukrytego klejnotu. Uwielbiałam tę knajpkę i często tam chodziłam. Kropka, był to rodzinny biznes, prowadzony przez starsze małżeństwo i ich syna. Chodziłem tam sam na posiłek przynajmniej raz w tygodniu. A z czasem zacząłem wchodzić w interakcje z innymi stałymi klientami. Chociaż byłem nieśmiałą osobą, dzięki temu miejscu mogłem stać się bardziej towarzyski. Mówiąc prościej, syn właściciela restauracji, mężczyzna o imieniu Robert był tym, który miał zostać moim przyszłym mężem. Robert i ja stopniowo zbliżaliśmy się do siebie i pewnego dnia zaprosił mnie na randkę. Jesteś mnie pewna. Nie jestem taki słodki, wiesz. Nigdy nie miałam żadnych poważnych, romantycznych związków. Nie mogę powiedzieć, że nigdy nie miałam w życiu żadnego mężczyzny, ale kiedy moi przyjaciele rozmawiali o miłości, czułam się pominięta, kropka. Ale Robert powiedział mi: Myślę, że jesteś urocza, kiedy się uśmiechasz i rozmawiasz z innymi klientami w restauracji. W tym czasie miałam już 36 lat, kropka, Zawsze martwiłam się, czy taka starsza pani jak ja jest wystarczająco dobra. Ale Robert wciąż mnie komplementował. Kiedy zdałam sobie sprawę, że jest ktoś, kto myśli o mnie w ten sposób. Również zaczęłam zakochiwać się w robercie, kropka, więc, kiedy poprosił mnie, abym została jego dziewczyną, nie miałam powodu, aby odmówić, kropka, czułam się niesamowicie kochana. Od tego momentu nasz związek był na dobrej drodze do małżeństwa. Rodzice Roberta, którzy byli również właścicielami restauracji, odnosili się do mnie życzliwie. W końcu otrzymałam propozycję małżeństwa. Nie mogłam uwierzyć, że ktoś taki jak ja może skończyć w tak szczęśliwej sytuacji. Czułam się, jakbym miała zaraz odpłynąć. Jednak wkrótce zdałam sobie sprawę, że moje uniesienie było niczym więcej, jak tylko strasznym nieporozumieniem. Kiedy Robert mi się oświadczył, miałam już 38 lat. Kiedy się pobraliśmy, Robert, który mieszkał ze swoimi rodzicami, przeprowadził się ze mną do wynajętego mieszkania. Na początku myślałam, że będziemy musieli zamieszkać z jego rodzicami. Trochę się wahałam, więc bardzo się ucieszyłam, gdy Robert zasugerował inaczej. Nie chodzi o to, że nie lubiłam jego rodziców, ale w końcu nadal byli dla mnie obcymi ludźmi. Było jednak coś, o czym Robert ze mną rozmawiał. Heder. Chcę, żebyś pomogła w restauracji. Najwyraźniej prowadzenie restauracji z obecnym. Personelem było sporym wyzwaniem. Gdyby jego rodzice byli jeszcze młodzi, byłoby w porządku. Ale wygląda na to, że ich siły zaczęły spadać po przekroczeniu 60 roku życia. Kropka, jego rodzice wydawali się wdzięczni, że dołączyłem do restauracji. Kropka, ale miałam własną pracę, więc kiedy zapytał, byłam naprawdę skonfliktowana. Kropka, pracuję w administracji biurowej. Kropka, jako osoba nieśmiała, nigdy nie rozważałam pracy w branży usługowej. Kropka, tak więc pomysł pracy jako personel restauracji wydawał mi się dużą przeszkodą. Kropka, ale Robert powiedział mi. Heder, możesz rozmawiać z klientami tak jak do tej pory. To wszystko czego potrzebujesz, kropka, słysząc jego słowa. Podjęłam decyzję, kropka, postanowiłam rzucić pracę w biurze i przeszłam do rodzinnej restauracji Roberta. Kropka. Moi współpracownicy wspierali mnie, a ja dałam z siebie wszystko. By rozpocząć nowe życie, kropka, jako żona Roberta i pracownik obsługi w restauracji. Kropka, początkowo byłam bardzo zdenerwowana, ale kiedy już zaczęłam, szybko się przyzwyczaiłam. Dzięki wielu znajomym stałym klientom, o których wspominał Robert, stopniowo zaczęłam witać się z nowymi klientami i powoli nabierałam pewności siebie. Każdego dnia uświadamiam sobie, jak różnorodni są nasi klienci. Mamy stałych bywalców, którzy zawsze przychodzą ze swoimi podwładnymi i zamawiają dużo jedzenia, grupy, które przychodzą. Tu po rundzie golfa w ramach rutyny i innych, kropka i ci klienci akceptują mnie, robiąc komentarze w stylu o, nowy pracownik. Czy zatrudniliście kogoś, albo o, wow, jesteś żoną Roberta? To niespodzianka. Nieźle wyglądasz, prawda? Rodzice Roberta powiedzieli nawet Fajnie, że Robert ma taką ładną żonę. Robert, jesteś szczęściarzem. byłam zachwycona komplementem, że jestem ładna lub urocza. Nawet jeśli było to tylko pochlebstwo. Ponieważ nigdy wcześniej nie otrzymałam takich komplementów. tak właśnie zaczęła się moja praca. jednak bycie pracownikiem obsługi w restauracji jest dość czasochłonne. ponieważ jesteśmy otwarci na lunch. Zwykle przyjeżdżam do restauracji około dziesięciu rano i wychodzę do domu około dziesięciu wieczorem po kolacji. Kropka, mamy jeden dzień wolny w tygodniu ale tego dnia muszę wykonać znaczną. Ilość prac domowych, kropka, tak naprawdę rodzice Roberta wracają do domu zaraz po przyjęciu ostatniego zamówienia. Sprzątaniem zajmujemy się więc tylko my, a po takich dniach zwykle czuję się zmęczona. Kropka, na początku udawało mi się ugotować dla nas obiad po powrocie do domu, ale stopniowo stawało się to coraz trudniejsze. Zaczęłam częściej polegać na gotowych posiłkach z supermarketu. W końcu Robert woli zjeść spokojny posiłek w domu, więc myślę, że jest to nieuniknione. Pomyślałam, że skoro jesteśmy restauracją, możemy po prostu przygotować i zjeść coś prostego w restauracji przed powrotem do domu. Jednak w miarę upływu dni Robert zaczął coraz mniej ze mną rozmawiać. Czy to w pracy? Czy podczas jedzenia w domu odzywa się tylko wtedy, gdy jest to konieczne i stał się raczej uprzejmy? Minął tylko nieco ponad rok od naszego ślubu, a on całkowicie przestał mnie dotykać kropka w końcu powiedziałam mu Hej, cały czas wyglądasz ponuro. Jeśli masz coś do powiedzenia, dlaczego po prostu tego nie powiesz? Wtedy Robert powiedział po prostu Co. Nic szczególnego, kropka, po prostu myślę, że zawsze jemy gotowe posiłki z supermarketu. Byłam nieco zaskoczona jego odpowiedzią, Ale ja też wykonuję wszystkie prace domowe i chcę iść na skróty, jeśli chodzi o gotowanie. W końcu jestem zmęczona po całym dniu pracy. Kiedy Robert wraca do domu, najpierw bierze prysznic, a potem pije piwo. Byłam szczerze zirytowana jego komentarzem, ale nie chciałam robić z tego wielkiej afery. Więc zaproponowałam, kropka cóż, dlaczego nie użyjemy składników z restauracji i nie zabierzemy ich do domu, żeby ugotować. Ale z jakiegoś powodu Robert stał się niezadowolony. Co? To znaczy, że ja będę gotować, skoro jestem odpowiedzialna za kuchnię. W ten sposób mi odpowiedział, kropka cóż, to jest dla nas do jedzenia. Więc ja też mogę pomóc, kropka, ale nawet kiedy to powiedziałam, Robert milczał i mówił jeszcze mniej niż wcześniej. Nie chciałam zaczynać kłótni, ale są rzeczy, z których nie mogę zrezygnować. Jeśli zmuszę się do ugotowania obiadu tutaj, może to wpłynąć na moją pracę w restauracji. Kropka. Starałam się więc gotować jak najwięcej. A w dni wolne znajdowałam czas na przygotowywanie posiłków, ale poza tym starałam się nie myśleć o tym zbyt wiele. Kropka jednak od tego czasu stosunek wszystkich do mnie w pracy się zmienił. Przyjmując zamówienia, rodzice Roberta i John, którzy wcześniej radośnie dzenkowali, teraz odpowiadali tylko obojętnym OK. Ponadto, gdy klienci przychodzili skonsultować się w sprawie dań. Moi teściowie i mąż zaczęli im odmawiać, czego nigdy wcześniej nie robili. kropka, Ponieważ to ja muszę mówić klientom, wygląda na to, że rodzice Roberta i John w ogóle nie dbają o klientów. To zajmie zbyt wiele czasu. Co ta osoba sobie myśli, gdy inni klienci czekają? Header powinnaś wiedzieć lepiej. Użyj głowy. Zaczęli nawet wykrzykiwać pod moim adresem o Belgii. Ja, który byłem zaskoczony, mogłem tylko przeprosić, kropka, jednak jeśli chodzi o rzeczy, które klienci mówią mojej teściowej, mój mąż jest zbyt chętny, aby na to naskoczyć. Co więcej, gdy w pobliżu nie ma klientów, matka Roberta nagle zaczęła mówić do mnie z pozycji wyższości: kropka, jesteś teraz żoną. Musisz robić rzeczy właściwe, żonie. Wygląda na to, że się obijasz. Za moich czasów nie miałam nawet czasu na sen. Pewnie usłyszała od Roberta, że nie gotuje dla niego domowych posiłków. Ale to nie tak, że się obijam, kropka, przepraszam, ale pracuję tak ciężko, jak tylko mogę, i to nie jest tak, że się obijam. Odparłem, mając nadzieję, że teściowa zrozumie. Ale nie chciała tego słuchać, kropka zamiast tego złośliwie ripostowała, że jesteś całkiem zdolny do odparcia argumentów, prawda? Współczuję Robertowi, kropka wtedy wkroczył mój teść i powiedział mi. Robert jest spadkobiercą tego sklepu, więc musisz się nim odpowiednio zająć. Byłam bliska łez słysząc to. Czy naprawdę zasługiwałem na takie traktowanie? Wciąż zadawałam sobie pytania, kropka czy popełniłem błąd. Wolę wierzyć, że to oni są w błędzie. Zaczynam nienawidzić pracy w tej restauracji. Pomimo tego, że wielu naszych wspaniałych klientów traktuje mnie dobrze. Myśląc o nich, nie chcę odchodzić, kropka, świetnie sobie dzisiaj radzisz. Jesteś też ładna, więc nie mogłem się powstrzymać przed ponownym przyjściem. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że w moim życiu będzie tyle osób, które będą mówić mi takie miłe rzeczy, kropka, ale za każdym razem, gdy klient mówił do mnie coś miłego, moja teściowa mówiła mi: Nie daj się ponieść. Nie ma mowy, żeby ktoś taki jak ty mógł być nazywany ładnym. Czuła się komfortowo wypowiadając takie docinki. Kropka, w takich okolicznościach miłe słowa klientów stały się moją jedyną pociechą. Kropka, każdy dzień to walka o to. Czy powinnam zrezygnować, czy też w jakiś sposób wytyczyć sobie ścieżkę? Jedno jest pewne, nie kocham już Roberta. Kropka, mówiąc wprost, żyjemy ze sobą jak para tylko z nazwy, a o moich teściach zaczęłam myśleć jak o diabłach. Zaczęłam zdawać sobie sprawę że dobre pierwsze wrażenie które wszyscy robili było niczym innym jak oszustwem. Jak długo to jeszcze potrwa, każdego dnia zastanawiałam się nad tym, a odpowiedzi udzielał mi sam Robert. Z biegiem czasu Robert nagle zaczął wracać późno do domu. Zwykle wracał ze mną do domu w ciszy po sprzątaniu. Ale ostatnio pozwalał mi wracać pierwszej, a sam wracał około godziny później. Kropka zaciekawiona, o co mu chodzi? Zapytałam go po kilku dniach tego schematu. Kropka, hej, ostatnio wracasz późno do domu, o co chodzi? Na co Robert odpowiedział, nie patrząc na mnie, ach, to nic takiego. Właśnie jem kolację u rodziców, kropka, a potem poszedł prosto wziąć kąpiel, kropka, słysząc tę nieoczekiwaną odpowiedź. Poczułam fale emocji silniejszych niż smutek czy samotność. To była złość i oburzenie. Więc wolał posiłki, w które ktoś inny włożył wysiłek. Przepełniło mnie nieznośne uczucie, kropka, byłam pewna, że Robert już mnie nie kocha, kropka. W tym samym czasie podjęłam decyzję. Odejść z restauracji. Wydawało się, że dla Roberta i jego rodziny posiadanie kogoś, kto zwiększy liczbę klientów, było ważniejsze niż to, kim była ta osoba. Chcieli po prostu, aby ktoś kontynuował rodzinny biznes. W takim razie nie musiałem to być ja, prawda? Ale myślę, że ponieważ jestem niezdarną kobietą, jeśli chodzi o miłość, Robertowi łatwo było do mnie podejść. Myśląc o tym w ten sposób, nie ma powodu, abyśmy byli razem. Postanowiłam więc działać. Następnego dnia pracowałam w restauracji i jak zwykle zostałam zbesztana. Ale dla mnie była to tylko kwestia wytrzymania, aż nadarzy się okazja. Prawdopodobnie nie zdawali sobie sprawy, że po prostu czekałem na swoją okazję. Ale okazja nadarzyła się szybko. Gdy jak zwykle rozmawiałem z ważnym klientem, z zaplecza zawołała mnie teściowa. Ty Zawsze się włóczysz. Czy po prostu cię poniosło? Naprawdę musisz zdać sobie sprawę z tego, jaka jesteś brzydka. Powiedziała z irytacją kropka, ale natychmiast odpowiedziałem, ale klienci mnie lubią. Powiedziano mi nawet, że będą mieli kłopoty, jeśli odejdę kropka na moją radosną odpowiedź teściowa zareagowała jeszcze większą złością kropka, co ty mówisz? Nie obchodzi nas, czy odejdziesz w każdej chwili? Uważamy, że tylko przeszkadzasz, nie widzisz tego. Jeśli możesz odejść, to zrób to. Zatrudniamy cię tylko z uprzejmości, kropka, mówiła z taką pewnością siebie. Być może moja teściowa nie sądzi, że tak łatwo zrezygnuje. W końcu gdybym odeszła, straciłabym dochody, a znalezienie nowej pracy w moim wieku byłoby trudne, kropka, a może myśli, że nie zrezygnuje, bo szkoda mi mojego męża. Oczywiście tak właśnie myślałam, kropka, powiedziałam więc teściowej. Zrozumiano, przepraszam. Powiedziałam za dużo i natychmiast wróciłam do pracy. Dzięki temu w pełni wykorzystałam swoją pierwszą szansę. W końcu nadal pracowałem w sklepie jak zwykle, a moja teściowa chyba nabrała pewności, że nie mogę odejść. Zanim się obejrzałem, skończyłem 40 lat. W moje urodziny pracowałam jak zwykle. Wróciłam do domu przed moim mężem, a on wrócił do domu po kolacji u swoich rodziców. Nie padło ani jedno słowo urodzinowych gratulacji. Normalnie chciałoby się coś powiedzieć mężowi, który nawet nie składa życzeń z okazji urodzin. Ale wszystko jest w porządku. Wszystko, co muszę teraz zrobić, to czekać, aż nadejdzie czas. Ale wtedy Robert powiedział coś, co całkowicie przekreśliło moje myśli. W moje własne urodziny ogłosił ni stąd ni zowąd, że wprowadzę się z powrotem do rodziców. W końcu uwielbiam kuchnię mojej mamy. Kropka, byłam co najmniej zaskoczona. Robert wydawał się nie mieć żadnych skrupułów. Szybko jednak odzyskałam spokój i spokojnie odpowiedziałam. Och, czyżby? Rozumiem. Kropka, od następnego dnia Robert naprawdę nie wracał do domu. Nie będę kłamać, byłam zaskoczona, ale przeanalizowałam sytuację i pomyślałam. Że to tylko kwestia czasu i przystąpiłam do realizacji mojego planu. Jak zwykle poszłam do restauracji, jak zwykle rozmawiałam z klientami i jak zwykle zostałam zbesztana przez Roberta i moją teściową. Wszystko było takie samo. Z wyjątkiem tych dwóch ostatnich dni, kropka trzeciego dnia mieszkania osobno, ktoś ciągle dzwonił na mój telefon. To był Robert. Co ty robisz? Gdzie jesteś? Oczywiście byłby zaskoczony, kropka. Nie pojawiłam się w restauracji nawet godzinę po mojej zwykłej godzinie rozpoczęcia. Gdzie ja jestem? Jestem w domu rodziców. Mam z nimi coś do obgadania, odpowiedziałam szczerze. Robert był wściekły. O czym ty mówisz? Pospiesz się i chodź tutaj. Już po czasie otwarcia. Widać było, że panikuje. Ale powiedziałem tylko jedną rzecz. Co? Ale twoja mama powiedziała mi, że mogę odejść w każdej chwili. Myślałem, że się na to zgodziłem. Robert wydawał się być całkowicie zdezorientowany. Być może złamałem pewne zasady, ale to prawda, że powiedziano mi, że mogę odejść w każdej chwili. Jeśli ja złamałam zasady, to moja teściowa również. ale prawdziwa udręka dla Roberta i reszty miała dopiero nadejść. Kiedy przestałam chodzić do restauracji, musieli myśleć, że będą bardzo zajęci i nie będą mieli rąk do pracy. Ale było zupełnie odwrotnie. Klienci nagle przestali przychodzić. Stali bywalcy, którzy zawsze przychodzili do restauracji, tego dnia w ogóle się nie pojawili. Miejsce było znacznie cichsze niż zwykle. Musieli uznać to za dziwne, ponieważ było cicho zarówno podczas lunchu, jak i kolacji. Nikt nie przyszedł, nawet stali bywalcy. Coś musiało być nie tak. Wydaje się, że Robert zadzwonił do jednego ze stałych bywalców, aby to sprawdzić. Klient powiedział wtedy, że skoro nie pojawiłem się przez jeden dzień, to masz wrażenie, że coś jest nie tak, Ceo. Naprawdę cię nie doceniłem. Nie tylko ciebie, ale także restauracji. Nawet jeśli miałeś taką wspaniałą żonę, jak mogłeś się tak potraktować? Nie chcę chodzić do miejsca, które tak okropnie traktuje współpracowników. Wątpię. Czy kiedykolwiek tam pójdę, ale życzę powodzenia. Robert, całkowicie zszokowany tą sytuacją, podzielił się wiadomością z rodzicami i zaczął dzwonić do różnych stałych klientów. Zgodnie z oczekiwaniami wszyscy mówili to samo. W rzeczywistości wielu klientów dbało o mnie, odkąd zacząłem pracować w restauracji. Wiesz, mam wrażenie, że ostatnio wyglądasz na zmęczonego. Czy praca jest dla ciebie ciężka? Zwykle masz taki piękny uśmiech, ale zauważyłem, że ostatnio jest on rzeczy. Mówiło mi to wiele osób. Na początku byłem lekceważący, ale nie mogłem oprzeć się ciepłu wszystkich wokół mnie. Przypuszczam, że ja też osiągnąłem swój limit. Otworzyłam się więc na temat tego, co działo się z Robertem i jego rodzicami. Gdy to usłyszałam, moi stali bywalcy byli szokowani. Naprawdę? To straszne. Pomyśleć, że byli tacy kropka nic dziwnego, że od czasu do czasu słyszeliśmy dziwne odgłosy z kuchni. Myśleliśmy, że to miejsce znacznie się poprawiło, odkąd zacząłeś pracować. Gdybyś odeszła, już byśmy tu nie przychodzili. Kropka to smutne, że odchodzisz, ale jeśli osiągnąłeś swój limit, rozumiemy to. Po prostu daj nam znać. Wszyscy stanęli po mojej stronie. Nie mogłam przestać płakać. Kropka, po otrzymaniu od Roberta informacji o rozstaniu, postanowiłam odejść. Chciałem pożegnać się z moimi drogimi klientami i aby dotrzymać obietnicy, powiedziałem im, że odchodzę. Kropka, wszystkim, od stałych bywalców po tych, którzy wydali dużo pieniędzy lub przyprowadzili ze sobą wiele innych osób. Po prostu szczerze opowiedziałem swoją historię i rzeczywiście przestali przychodzić do restauracji. Z pewnością był to poważny cios dla biznesu, kropka, ale to tylko pokazuje, jak źle Robert i jego rodzice mnie traktowali. Klienci dokonali takiego osądu. Tylko Robert i jego rodzice nie zdawali sobie z tego sprawy. Następnego i kolejnego dnia Robert wciąż do mnie dzwonił. Liczba klientów spadła i jeśli tak dalej pójdzie, restauracja może zostać zamknięta. Początkowo ignorowałem jego telefony. Po tygodniu niechętnie odebrałem. Ponieważ miałem coś do powiedzenia, proszę. Naprawdę mi przykro. Chcę, żebyś wrócił. Nie mam nic przeciwko, jeśli chcesz jeść na wynos z supermarketu, a jeśli jesteś zmęczony, możesz wziąć więcej dni wolnego. Wyraźnie mnie błagał, kropka, nie miałam jednak zamiaru wracać do Roberta. Ale miałam jedną sprawę do załatwienia, więc poszłam do restauracji podczas południowej przerwy. Jego rodzice też tam byli i błagali, żebym wróciła, kropka, heder, możesz wrócić. Widzisz, jesteśmy starzy. Robert również powiedział: wróciłaś. To świetnie, nie wróciłam. Przyszedłem ci to dać. Trzymaj się, powiedziałem, wręczając mu wizytówkę mojego prawnika rozwodowego. Hej, czekaj. Rozwód. Co masz na myśli? Panika Roberta była taka, jakby zobaczył coś spoza tego świata. Nie miałam jednak wystarczająco dużo energii, by odpowiedzieć na jego pytanie. To właśnie mam na myśli. Jeśli nie chcesz tego zaakceptować, możesz przygotować prawnika lub cokolwiek innego, co będzie konieczne. Z tymi słowami opuściłem restaurację. Nie wiem, czy słyszał moje ostatnie słowa, ale rozwód przebiegł szybko. A ja na szczęście uwolniłam się od opresyjnej kontroli Roberta i jego rodziców. Od tego czasu wszystkie rozmowy o restauracji Roberta były tylko złymi plotkami. W rzeczywistości po kilku miesiącach same plotki zniknęły. Szeptano o niezapłaconych rachunkach dostawcom i właścicielom. Ludzie, którzy widzieli Roberta i jego rodziców, mówili, że wyglądają na wychudzonych, jakby zjedli coś niedobrego. Cóż! Nigdy nie starali się zrozumieć moich uczuć, kropka w zamian, ludzie chyba nie chcieli już rozumieć ich, kropka z drugiej strony, zaczęłam mieszkać w nowym mieszkaniu. W tym wieku znów zostałem singlem, ale mam zdolność komunikowania się z różnymi ludźmi, więc powinno być dobrze. Na razie jestem pełen optymizmu i gotowy cieszyć się nowym życiem.